Tam wcześniej kotka się przez chwilę zbugowała, była tam na dole. O, Koli by sobie dało, może. Nalejmy sobie Koli. Cola Light. Made in Biedronka. Polecam. Gasi pragnienie w upalne dni. To już myślałem, że mnie kotka przyłapała, bo tak dziwnie stanęła, dziwnie do mnie podeszła, ale widać, nic się nie stało. Jak zobaczcie w ogóle, jak ona skacze fajnie, jak ona wysoko skacze. Ale to jest fenomen jakiś. Tak, teraz będziecie słyszeć, jak wszystko butelka strzela, będzie kola mi się nalewać, ale uroki takie po prostu. Kto z was zresztą kolejny nie nalewa? Teraz mi telewizor strzelił. Super. Kola mi się gazuje. Jest dobrze. Teraz jeszcze zobaczymy, co w TV jest dzisiaj. Chociaż na MTV już nic nie będzie, ale zobaczymy. Tak, tutaj nie szedłem nie do tego pokoiku, co trzeba. Trzeba było wejść tam na wprost, po prawej, jak się wchodzi od tego pomieszczenia, gdzie był checkpoint. Sobie to zjadłby jakiej pizzy, ale chyba w tej godzinie to już nic nie przeważa. Szkoda. Tutaj spokojnie możemy sobie rzucać czary, gdyż Phil, Shiny, pani Norris tutaj nie chodzą i mamy starego znajomego, prawie bezgłowego Nika. No, jakby nie patrzeć, moment dla nas ciężki, gdyż my tutaj szybko, szybko chcemy się wydostać, a tutaj o, prawie bezgłowy Nik ucina sobie z nami, jakby nigdy nic z pogawędka. Gratuluję nam przy okazji ze zwycięstwa. Na Ravenclaw. Aha, i myślę jeszcze, czy nie nagrać jakiś odcinek specjalny z Harry'ego Pottera, ale o tym dowiecie się później. Taki. No, może być nawet fajny, może być fajny. Tak, tutaj chyba jeszcze nie zostanę przyłapany. Tutaj. Prawie bezgłowy Nick mówi, pokazuje nam gdzie iść, mamy iść za nim, pokazuje ręką, że mamy skręcić, no, na nasze to jest prawo, na jego to jest w lewo. Filip zawsze ze swoją przyjaciółką lampą chodzi, wrąsi. Ciekawe jak to będzie wyglądało, jak ja to dogrywam teraz. Śmiesznie na pewno, o, chyba tutaj, tak. Pani Norris mnie przełapała, nie wiem jakim cudem. Nie wiem jakim cudem Filch nawet tu nie biegł. W sumie mogę ją. Mógł Harry jakieś Avada Kedavra rzucić na nią, czy Cruciatus Imperius. No tu nic. Ponownie musimy wszystko jeszcze raz przechodzić, ale już wiadomo co gdzie skręci, tylko nie, tutaj jeszcze. No a znowu ta sama pogawędka z prawie bezgłowym Nickiem. Kurwa, mówiłeś już mi to, a chuj mi to raz drugi. Nie wiem, czemu on się pytał jakieś fasolki, jak tutaj chcemy wyjść, chcemy wydostać się z tego pomieszczenia. Po tej serii możecie spodziewać się, oczywiście jak zakończę, jak nagram się ten specjalny odcinek, że rozpocznę serię Harry Potter i Komnata Tajemnic, no a następnie Harry Potter i Więzienia z Kabalu. Po nagraniu tych dwóch części zastanawiam się nad w sumie raz, dwa, no to jakby nad dwiema grami, mianowicie GTA Vice City. Gdzie po prostu będziemy sobie przechodzić misje, będziemy przechodzić sobie wszystko po kolei, bez kodów oczywiście, bo gra z kodami to jest taka nudna, wiadomo. Kiedyś jak byłem jeszcze takim strajkiem, to na kodach fajnie się grało, wiadomo jak się przeszło
Jak się przeszło grę, to taki szpan był na osiedlu, mimo że ze składania, to miałem 9-8 lat, wtedy, może szpan wtedy był. No, jak ktoś wtedy bez kodu przeszedł, to wow, prawda, respekt plus jeszcze bardziej. Już jak sam teraz ktoś bez kodu przeszedł, to już naprawdę. Kiedyś to były inne czasy, takie fajniejsze. Mnie się siedziało przed kompem, więcej tak. Pamiętam, jak jeszcze były te kapsle, Pokémony, tazy, to godzina 9. Wszyscy już na dworze pod jednym blokiem się spotykali, wszyscy grypali w te kapsle. Godzina 14 to było pójście na obiad, prawda? Wszyscy tam pojedyncze osoby, ewentualnie większość szła na obiad. No i godzina 15, 15:30 wszyscy się schodzili znowu w to samo miejsce. No i dalej graliśmy do oporu. Już po południu to już pierwsze osoby zostały odchodziły, prawda? Tak do 10, do 22 żeśmy siedzieli. Tak koło 17 to już pierwsze osoby odchodziły, ponieważ no już absolutnie innych kart, innych pierdół. No i pamiętam tak dzień w dzień. Wiesz, jakieś odciski, jakieś kamyczki malutkie w nogach były takie ten powciskane. Fajne czasy, fajne czasy. No ale wróćmy do rzeczywistości, gdzie 10-latki mają iPhone, iPody i chcą być księżniczkami. Tak. Tutaj znowu musimy uciekać przed panią Filcz. Przed kotką Filcz. No jak nie. Patrz, panią Norris, Jezu, co ja mówię, też pani Filcz. Wiesz, Filcz nie brał z nią ślubu, zresztą kto by go chciał. A, nie powiedziałem jeszcze o tej drugiej grze, tak, bo się rozgadałem, że można zrobić albo GTA Vice City, albo po prostu taki luźny let's play z mojej gry, którą grałem 2 lata temu, jakoś tak, 2 lata temu. W angielską wersję Digimon Battle Online. Tak, w angielską wersję Digimon Battle Online, ponieważ jest jeszcze chińska i koreańska. Grałem w to 2 lata temu. Serwer, no są 3 serwery, mianowicie, no 3 serwery są, a angielska wersja tego istnieje od, żebym nie skłamał, to tak, 2 lata temu to był 2010 chyba, tak, od marca, jakoś końcówki marca, było 20 marca 2010 roku. A mogliście słyszeć chrapnięcie brata, tak? Bez brat chyba śpi. Ale to teraz nie czas. Najwyżej będę go szturchał, czy krzywdził go jakoś w fizyczny sposób, nie taki... Krzywdził go, w sensie, że bił. Tak, no w tej Digimon Battle Online to wiadomo, że wybieramy sobie startera pomiędzy 3 innymi. Tam... Ci, co się znają na temat Digimonów, to tam będą znać Guillemona, Renamona oraz taki zielony był, tak właśnie, nie pamiętam. Guillemon, Renamon, no gra jest na podstawie Digimon Tamers, na podstawie serii z Tamersami. Nie, Digimon Adventure 1 czy 02, to chyba było Battle Frontier. Albo tej Mary się od razu były, nie pamiętam. Wiem, że ja bardzo lubiłem oglądać właśnie ten pierwszy sezon, jak był jeszcze nadawany na Fox Kids czy na Jetixie. Wtedy pamiętam, że leciał tylko od poniedziałku do piątku. Na 13:15 bez powtórek, bez weekendy. Tutaj spotkaliśmy lustro pewne, które sprawi stan Harry'ego w stan, jakby nie patrzeć zadowolenia oraz pewnej nostalgii. Też zobaczy on swoich rodziców, mianowicie obok niego. Tak, i za nami pojawia się Albus Dumbledore. Tutaj miałem nadzieję, że jakoś wyciągnie mnie z tej biblioteki, że jakoś pokaże mi drogę do wyjścia, ale niestety tak się skończyło, jak się skończyło, że no dalej musieliśmy przechodzić po prostu ten swoisty tor przeszkód. Hmm.
Chyba zaraz wyjść z strzela. Ja już myślę, żeby go jakoś szturchnąć. Parę ciosów pięścią. Na razie jest cicho. Ja mam za to serdecznie, że właśnie po prostu złośliwość rzeczy martwych tak sprawiła, że raz jeszcze muszę to nagrywać. No ale cóż, my wróćmy do dalszej fabuły. Tutaj na biblioteczce musimy użyć Alhamora, aby utorować sobie drogę dalej. A tym razem to możemy sobie przejść jakimś fajnym, sekretnym przejściem. No i to już jest ostatni etap w ucieczce z tej wieży. Tutaj jeszcze mamy lustro, gdzie znajduje się skrzynka, z której wypadną fasolki. Tak, mamy już 492 tych fasolek, prawie 500. W sumie w komnacie tajemnicy jest jakoś bardziej rozbudowany system tej gospodarki fasolkowej. Zresztą Fred i George informują nas o tym, że jakby założyli właśnie tą taką gospodarkę fasolkową, że możemy spotkać na terenie całego Hogwartu różnych ludzi, gdzie za określoną ilość fasolek możemy... To jest nowa łaścinka. Możemy dostać srebrną, brązową albo złotą kartę. No chyba był taki... Nie, złoty nie możemy. Chyba srebrną albo brązową, jakbyś tak bym powiedział. Bo za odpowiednią ilość srebrnych i brązowych to blokowywało się chyba jedna... Czy jedna deska się chowała w wejściu do tego pokoju z złotymi kartami. Desek było chyba 4, jak dobrze pamiętam. No i tak, możemy mieć tam na karty, no i chyba na surowce potrzebne do stworzenia jakiegoś określonego eliksiru, jednak nie pamiętam. Pamiętam, że była taka jedna, co proponowała jakąś korę, coś takiego by było. Tutaj musimy 4 razy właśnie za pomocą zaklęcia Wingardium Leviosa przenieść bloczki na to jest platformę z logiem Hogwartu. Tak, tutaj musieliśmy odczekać, ponieważ kotka się kręci po stronie prawej, a Filicz biega po stronie lewej. Mogłem również po prostu wyciszyć głosy w grze, dać jakieś instrumentale i przyspieszyć i wrzucić na YouTube, no ale stwierdziłem, że będzie to tak głupie, że będziecie się tego patrzeć i nie będziecie mnie słuchać. Więc wolałem dograć raz jeszcze swój głos. Zobaczymy, jak to wypadnie, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam dużo pomysłów na serię. Między innymi tam właśnie, no chciałem te właśnie dwie jeszcze serie Harry Pottera. Myślę nad Zakonem Feniksa, bo Czara Ognia jest troszeczkę lipna według mnie. No, ten GTA Vice City, ten Digimon Battle Online, jak mówiłem. Grałem na Ace Ventura, grałem też mojego dzieciństwa, pamiętam. Bardzo miło ją wspominam. Gdzie ratujemy różne zwierzęta, czy pomagamy zwierzętom i ludziom po dobrej stronie. Pomagamy zwalczać ludziom tych po złej stronie. Nie wada, że to ujął. Tak, co tam jeszcze? No, Sakura może jak się uda. Jest to taki, no chyba RPG można nazwać to. Gdzie po prostu tworzymy postać, mamy tam do wyboru różne klasy, no i przechodzimy bardzo wielki świat, wykonując questy główne z kampanii oraz questy poboczne. Nie ma jakiegoś gameplaya z Call of Duty 4 też się wrzuci, no ale to wiadomo, dużo pomysłów, mało czasu, prawda? Muszę jakieś konkretne słuchawki właśnie zakupiłem tutaj od brata, co chwila pożyczałem. Gnój sobie kupił, ja przetyrmaniłem pieniążki na coś innego. Nie będę się rozdwajał na co, a nie temat, wrażliwy temacik.
No nie wiecie, o jeszcze Desperadosa chciałem nakręcić. Wanted Dead or Alive, poszukiwany żywy lub martwy. Też ciekawa gra, też gra moje dzieciństwo, tam na wujka w nią grałem. Może jakaś Strongholda się jeszcze nakręci z kampanią? No nie wiem, tam może nie wiem co. Mam dużo pomysłów, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. O, z takich gier jeszcze co grałem w dzieciństwie, pamiętam to. W jednej gazecie, nie pamiętam jakie chyba, Komputer 4 Świata, bo była jeszcze taka gazeta Play. To była taka fajna przygodówka Woodruff. Taka dość stworzona przez francuskie studio, taka dość satyrystyczna. Bo postaci mianowicie w tej grze były takie jakby karykatury. Były rysowane w postaci karykatur. No i było ciekawie. Tak, tutaj z drzwi wydobędzie się Irytek, tym razem tak jakby po naszej stronie pomaga nam trochę, może nieświadomie dla niego, ale jego pomoc jest przydatna w tym momencie, odwraca uwagę Filcha, gdyż on próbuje go złapać, on próbuje go dogonić. No i została nam tylko pani Norris. Tutaj wykorzystamy dzbany, użyjemy flipendo na nich. Kotka do nich przybiegnie, a my na pełnej kurwie biegniemy do następnego pomieszczenia, gdzie już nam nic nie grozi. Tam chwilowo zaniechałem nad Let's Play W Pokémon Flaskę, ponieważ no, organizacja czasu nie pozwala nam, aby jakoś się zgrać oraz jakoś nie mam nastroju do gry tamtej serii. Trzeci odcinek już jest, zostało mi tylko zmontować i wrzucić, ale jakoś nie mam nastroju jakoś brać się za niego. I tutaj widzimy, że wyskoczył Fred i George ze ściany oraz że winda, prowizoryczna winda podjeżdża. A możemy sobie wsiąść do niej i pojechać wraz z Fredem i George'em na niższe partie Hogwartu. Standardowo ubijemy z Fredem w sumie, bo George jakoś chętny do współpracy nie jest. Z Fredem kolejna transakcja, my damy mu fasolki, on da nam karty. Zobaczmy, ile już fasolek uzbierali, bo to będzie tutaj pokazane. Na pewno nie jak oni określają eksperyment. Tak, po prawej widać, ile już mamy fasolek. A na cały czas żądamy 25. O, jeszcze ziemniak, hehe. Na wprost można zauważyć za George'em. Tak jest tu chyba dla Pisma Świętego, dla Biblii, nie wiem. Czy dla, coś dla Koranu, nie wiem. No na pewno jakieś ciężkie księgi. I dostaliśmy standardowo w zamian za fasolki kartę. No standardowo ją podnosimy. Wsiadamy do windy, do tej prowizorycznej windy i lecimy do góry. Nie ma co, cuda techniki w Hogwarcie to nie ma, ale widać wszystko działa. Tak, tylko teraz, którędy... Nie, tędy, żebym przyszedł, to tędy musimy iść. No tak. Schodzimy jeszcze schodami na dół. I możemy cieszyć się z przejścia z etapu biblioteki. Teraz mamy powstrzymać Snape'a przed każdym wypełnieniem filozoficznego, jednak co mogę wam doradzić, to nie Snape chce skraść kamień filozoficzny, tylko całkowicie kto inny. No, możecie się pewnie tym domyśleć, ale zobaczycie w następnym odcinku.
gdzie spotykamy się w bibliotece, w której chyba wcześniej uciekałem z niej. Nie wiem, w jakiej okoliczności, a wtedy to była noc, czyli chyba po 21 albo po 22 jakoś jest tak zrobione, że w Hogwarcie zapada cisza nocna i ci młodsi muszą już udać się do swoich dormitoriów. But Dumbledore left 10 minutes ago for the Ministry of Magic in London. That must mean that tonight's the night. Let's go! Znowu był crash, no i już jesteśmy tutaj. W rozmowie z Ronem i Hermioną. I musimy udać się, musimy sprawdzić w ogóle. Musimy powstrzymać Snape'a przed ukradnięciem kamienia filozoficznego. Tak, jesteśmy przed bramą, gdzie dobiegały te dziwne odgłosy. Hermiona wyjmuje ze swojej sakiewki jakiegoś dziwnego pilota i otwiera nam drzwi. A my po lewej mamy checkpoint. I w tym momencie zakończyłem odcinek. Chciałem wam podziękować za jego obejrzenie oraz wam się pożegnać. Mam nadzieję, że nas już nie będzie takich problemów technicznych, jak były teraz. No i co ja jeszcze wam mogę powiedzieć? Trzymajcie się,